Miasto Puławy także w bieżącym roku planuje prowadzić akcję sterylizacji i kastracji zwierząt domowych wraz z ich elektronicznym znakowaniem. W tym celu urzędnicy ratusza złożyli zapytanie ofertowe, aby znaleźć wykonawcę tych usług. Sterylizacja i kastracja psów i kotów to jeden ze zwycięskich projektów w ramach ostatniego budżetu obywatelskiego. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to 47 tysięcy złotych. Podczas wrześniowego głosowania pomysł ten zyskał uznanie puławian w postaci 655 głosów. To zdecydowanie największa liczba wśród zgłoszonych w ubiegłym roku projektów. Miasto ma finansować m.in. wizytę kwalifikującą zwierzę do zabiegu, znieczulenie ogólne, wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji bądź kastracji, czy też wizytę kontrolną obejmującą badania kliniczne oraz zdjęcie szwów. Oczywiście zabiegi będą mogły być wykonane tylko u zwierząt, u których nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań. Miasto nie będzie zaś finansować ze swoich środków zabiegów przygotowujących, takich jak odrobaczanie czy odpchlanie, a także dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań. Kliniki weterynaryjne mogą składać swoje oferty jeszcze do czwartku. Najprawdopodobniej niebawem dowiemy się zatem, kto będzie realizować zabiegi w tym roku. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.